Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! U mnie za oknem słoneczko i to w przeciwieństwie do tego co było podczas ostatnich dni, gdy było pochmurnie i bardzo, bardzo deszczowo. To znaczy nie lało, ale po prostu było mokro. Jest 4 marca 2022 roku i od ostatniego szpiegulajfa minęło naprawdę, naprawdę sporo wody. Pytaliście się mnie, czy ja ten format będę nadal podtrzymywać, przekonaliście mnie jednym, ja kiedyś tam faktycznie obiecałem, że całą koncepcję SID, Self Intelligence Development, będę wrzucał w ramach szpiegu Life'a. Nie wiem, czy tak będzie. No niemniej jednak ja nie za bardzo mam kiedy się tym zajmować, więc szpiegu Life jest chyba na razie takim jedynym formatem, w którym mogę to zrobić, więc będę go nagrywał. I, i tyle. Za wschodnią granicą Polski na Ukrainie toczy się wojna. Aktualnie chyba wszyscy. Chyba wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej zaangażowani w pomoc uchodźcom, w pomoc Ukrainie. Niektórzy zapewne i różnego innego rodzaju pomoc. Ale mi chodzi teraz o wsparcie. Prośby o wsparcie. Ja otrzymuję ich już naprawdę sporo. A będzie na pewno jeszcze więcej. Bo pomoc to okazuje się być maraton, a nie żaden sprint. Na to potrzeba pieniędzy. Przyjmujemy ludzi pod swój dach ale potrzebujemy pieniędzy żeby ci ludzie mieli spełnione podstawowe potrzeby my również raz jeszcze powiem na to potrzeba pieniędzy dlatego zarabiaj dlatego zarabiajcie pieniądze nie, nie, w ogóle nie gubcie tej myśli pamiętajcie o tym musimy teraz zarabiać pieniądze zarabiać ich więcej pomoc to jest tylko jeden filar drugim filarem jest po prostu prozaiczna kasa i tyle. I tego nie wolno zaniedbywać. Ja wiem, jakie to jest trudne. Sam po sobie wiem, bo ja najchętniej wszystko bym rzucił i zajmował się niektórymi sprawami, którymi się zajmuję, ale nie mogę sobie na to pozwolić, i tyle. Także yy, każdy z nas, również ja w miarę możliwości pomagamy, pomagamy również finansowo i pieniądze trzeba po prostu zarabiać, żeby móc je poświęcać na, na, na pomoc. Nas czeka długi dystans. Pomoc w opiece nad dziećmi. Praca dla kobiet, wspomożenie osób emerytów ukraińskich. Nie zapominajmy, to naprawdę masa pomocy, która dopiero się zaczyna, ona się dopiero zacznie, tak naprawdę, i państwo samo tego nie pociągnie, nie ma takich możliwości. Dzisiaj chodzi tylko o dach nad głową, o zapewnienie pierwszych potrzeb, jedzenie, picie, pieluchy itd., ale to naprawdę nie zapowiada się na nic krótkiego. To będzie pomoc długo, długo dystansowa. Nie wpadajmy jednak w panikę. Przygotujmy się na różne ewentualności, ale nie świrujmy. Nie świrujmy. Pomagajmy, już powiedziałem, długodystansowo, bo to nie jest sprint i tyle. I to nie jest tak, że my pomagamy innym. W żadnym wypadku my pomagamy sobie. Pomagamy sobie nawzajem. Część pytań, które dostaję, dotyczy tego, dlaczego ja nie komentuję tego, co się dzieje na Ukrainie. To nie jest moja działka. To nie jest moja działka. To, że ja mam swoje przemyślenia, to jest jedno, ale ja naprawdę nie jestem od tego specjalistą. Są od tego różnego rodzaju specjaliści, eksperci, wszel wszelkie, tu już nie mówię kpiąco, mądre, gadające głowy. I należy ich słuchać. Po prostu słuchać. Słuchajmy. Wyrabiajmy sobie własną opinię na temat tego, co się dzieje. Słuchajmy specjalistów, słuchajmy ekspertów, bo po to oni są, po to oni występują. Zobaczmy, nawet w mediach tych głównego nurtu, Wszędzie jest to samo. To coś oznacza, prawda? No, na pewno nie oznacza, że dostajemy samą czystą prawdę. O tym za chwilę. Ja tylko powiem tak. Ja robię swoje i uważam, że każdy z nas powinien to robić. Robić swoje i tyle. Jeśli chodzi o te informacje, o których powiedziałem, to my wszyscy podlegamy w tej chwili w Polsce i poza Polską. Również na Ukrainie, ale ja nie mówię teraz o Ukrainie, nie mówię o. O, o działaniach zbrojnych. My podlegamy w tej chwili nie tyle działaniom militarnym, co broni informacyjnej. W tej chwili dosłownie szaleje. Na użytek wewnętrzny szaleje propaganda. Ona jest nam sączona, podawana i po naszej stronie po stronie oczywiście agresora, który napadł na Ukrainę tam również szaleje propaganda. A na użytek zewnętrzny mniej na użytek wewnętrzny. Dezinformacja. Dezinformacja jest stosowana wobec przeciwnika. Fake newsy nie są zjawiskiem nowym. One były używane przez całą naszą ludzką historię. Ja myślę, że poświęcę temu jeden odcinek, jak nie szpiegu Life'a, bo może się okazać, że tego będzie trochę za dużo. To poświęciłbym jeden odcinek podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. A propos podcastu, ostatnio yy, opublikowałem Dwa bardzo fajne, bardzo ważne moim zdaniem właśnie w stosunku do tego, co się dzieje nie tyle na Ukrainie, co na świecie, odcinki hmm, podcastu OSS Okiem ok. Służb Specjalnych są odcinki poświęcone chińskim służbom specjalnym. Odcinek przedostatni jest poświęcony chińskim służbom wywiadowczym, pewnym działaniom wywiadowczym takim ciekawszym wybrałem. Natomiast odcinek ostatni opublikowany w tym tygodniu jest poświęcony chińskiej doktrynie, chińskim uwarunkowaniom wojny informacyjnej, jak to robi państwo chińskie. Także tam jest masa, ogrom, ogrom wiedzy. Ja serdecznie polecam, aby jeżeli jeszcze tego nie przesłuchałeś, nie przesłuchałaś, aby to zrobić, żeby nie tyle mieć to za sobą, co, co wysłuchać wysłuchać i, i pomyśleć, co się dzieje, czym nas atakuje świat. Bo świat nas atakuje z wielu różnych stron. Także serdecznie polecam. Natomiast o samych grach informacyjnych, to tak dość króciutko powiedziałem, w którymś szpiegu Life jest. Z tego co sprawdzałem, to był bodajże 41 odcinek pod tytułem Gry informacyjne? Nie! To był cały odcinek, nie szpiegu Life, a właśnie OSS Okiem Służb, okiem służb Specjalnych. I był to odcinek 41 Gry Informacyjne. W tym odcinku ja opowiedziałem o modelach, bardzo krótko, tak żeby to było dość przyswajalne, o trzech różnych modelach prowadzenia wojny informacyjnej i wykorzystywania broni informacyjnej, czyli modelu amerykańskim, modelu brytyjskim i modelu rosyjskim. Ostatni odcinek, który poświęciłem tylko chińskiemu, dał nam już czwarty model prowadzenia tego rodzaju wojny, wojny informacyjnej, czyli jeszcze nie wojny energetycznej, lub jak to mamy teraz do czynienia, wojny, która wspomaga wojnę energetyczną, tą, tak ten konflikt zbrojny, ten militarną wojnę, z którą mamy do czynienia już bezpośrednio na terytorium Ukrainy. No i mówię, na czasy dzisiejsze to jest chyba obowiązkowy materiał, prawda? Moi kursanci, którzy przeszli już przez lekcję dotyczącą biznesowych wojen informacyjnych, tak, bo mamy z takimi do czynienia i to codziennie, na bieżąco, cały czas. Oni ten temat mają pogłębiony, choć dotyczy on tylko biznesu, a nie działań państwo versus państwo, państwo kontra państwo. Zresztą jeśli chodzi o kurs CCSIF, czyli Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI Corporate Security Intelligence, to z uwagi na wydarzenia i pewne moje zaangażowanie w Pewne sprawy, to jego tworzenie uległo spowolnieniu, ale ja naprawdę powoli nadrabiam zaległości nie informuję kursantów. Jeżeli słucha ktokolwiek z was teraz z tego szpiegu Life'a, Ja was o tym nie informuję tylko dlatego, że ja naprawdę ten materiał zamierzam nadgonić, nadganiam, i jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, że w jakim terminie to się skończy nasz kurs, to on się skończy w terminie. Na szczęście jest tak. Że do tych lekcji, z którymi troszeczkę jestem na bakier, jeśli chodzi, nie dotarliście, już niedługo one będą uzupełnione, więc wszystko będzie ok, wszystko będzie grało. Nie informuję o żadnych zmianach, bo żadnych zmian nie przewiduję. To jest taka, taka informacja, jeśli chodzi o kurs CCSIF. A to wszystko, co się teraz dzieje, to mi bardzo uświadamia, uświadomiło tak były takie moje przemyślenia gdzieś tam w tle może przed snem może w trakcie, kiedy człowiek jeszcze nie mógł zasnąć. Że y, bardzo wielkie znaczenie ma w tej chwili koncepcja SID, czyli Self Intelligence Development, co ja tłumaczę jako rozwój indywidualnego, potencjału wywiadowczego, czy też samorozwój inteligencji własnej. I pewna osoba zwróciła mi uwagę na taką koncepcję, koncept szarego człowieka, grey man, grey woman. Y, który, który jest promowany w pewien sposób przez jednego z autorów anglosaskich. I on, ta koncepcja tego szarego człowieka, ona fantastycznie wkomponowuje się w koncepcję SID, właśnie Self Intelligence Development. Taką podstawą jest czterostopniowy system alarmowy, o którym już kilkakrotnie mówiłem: zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. Jeden szpiegu Life został poświęcony właśnie temu systemowi alarmowemu. Jak go rozumieć w życiu bieżącym, takim normalnym? Ja odsyłam do niego. To był odcinek. Chwila, muszę sprawdzić. To był odcinek czwarty szpiegu Life'a pod tytułem Kod zagrożenia. Kod zagrożenia, więc na niego odsyłam. W tym wszystkim chodzi mi o koncepcję szarego człowieka. Nie chodzi o przetrwanie, o survival, czy jakikolwiek bushcraft, czy coś takiego. Nie, nie, to jest bardzo szeroko pojęty, bym powiedział urban survival. Survival, przepraszam. Urban survival. E, I, ale bardzo szeroko pojęty. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o przetrwanie. Tu chodzi o życie dniem codziennym. Tu chodzi o celebrowanie codzienności. Po prostu. Koncepcja szarego człowieka jest przede wszystkim przeciwieństwem takiej indywidualnej ekspresji. Fioletowe włosy, do których jak naprawdę zupełnie nic nie mam. Absolutnie. Ale one kompletnie w tej koncepcji nie wchodzą w rachubę. Tutaj chodzi o zanurzenie się w konformizmie. Konformizmie wewnętrznym i w konformizmie zewnętrznym. Konformizm, czyli zgadzanie się na to, jak większość uważa. Tutaj chodzi o szarość. Chodzi o szarość. Chodzi o to, żeby być podobnym takim do nikogo, czyli do każdego. O to, żeby wtopić się w cień miasta. I to nie chodzi o to, aby wyglądać, nie wiem, mniej taktycznie, czy też mniej wrogo. W ogóle, chodzi, w ogóle chodzi o to, żeby tak nie wyglądać. To jest tak, że. Jak to powiedzieć, na poziomie takim psychicznym jest to świadome porzucenie tego wszystkiego, co mogłoby zostać określone jako inne, jako te zagrożenie dla, dla tego kogoś, kto na nas patrzy, w naszej towarzystwie się znajduje i tak dalej. On ma nas nie zauważać. Na tym polega ten koncept. Ktoś nie może być po prostu, czuć się zagrożony i tyle. Właściwe zastosowanie tej koncepcji, koncepcji szarego człowieka, najlepiej określają dwa, dwa proste słowa. Bezpieczeństwo i przetrwanie. Jest kilka elementów, które składają, takich głównych elementów, które składają się na tę koncepcję i zobaczyć, jak one świetnie właśnie wpasowują się jako ta koncepcja w SID. Mianowicie, te, takie elementy, które, na które należy zwrócić uwagę przy, przy wdrażaniu w życie koncepcji szarego człowieka, to opanowanie bodźców, opanowanie bodźców, czyli tego wszystkiego, co może wywoływać reakcję innego człowieka lub na przykład jakiegokolwiek stworzenia, jak choćby psa. Musimy wiedzieć, jakie bodźce działają źle na innych, po prostu. I nie tylko na innych, bo jak widzisz, niech nie tylko chodzi o człowieka. Samokontrola. Samokontrola jest niezwykle potrzebna po to, aby zachować równowagę i unikać zwracania uwagi na siebie. Element kolejny podejrzliwość. Niestety, ale należy ją rozwijać. Ale zdrowa podejrzliwość, nie chorobliwa. Tu chodzi o taki szósty zmysł, czyli intuicję. O intuicji już też mówiłem wielokrotnie. Odsyłam do innych materiałów na blogu. Na blogu, nie tylko na Szpiegulife, na blogu szpiegul.pl. Ta podejrzliwość, ten szósty zmysł, on wyłącza wszystkie alarmy, gdy podświadomie wyczuwamy, że coś jest nie tak. Element następny to społeczność. Musimy budować społeczność, nie tylko tą internetową, tą taką w, so, w social mediach, na grupie na przykład, ale musimy budować społeczność w rzeczywistości ludzi, tych ludzi, z, w, w, z którymi będziemy działać. Ym, społeczność, w której my będziemy działać. Nie chodzi o to, żebyśmy byli outsiderami, jakimiś samotnymi wilkami, dlatego, że liczy się zespół. Nie liczy się jednostka w tym znaczeniu. Jednostka jest ważna, ale liczy się zespół, liczy się społeczność. My nie jesteśmy samotnymi wilkami, już powiedziałem. Jeżeli trzeba, to informujmy służby państwowe o każdym zagrożeniu, co do którego Mamy świadomość, które widzimy, poznaliśmy i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że społeczności tworzą społeczeństwo i my działamy w ramach społeczeństwa, my ludzie. Sytuacja ekstremalna, jaką jest wojna, ona pokazuje, że liczy się państwo, nie liczy się indywidualny człowiek, my możemy mieć do państwa różny stosunek. Ale w ostatecznym rozrachunku, co pokazuje Ukraina, liczy się państwo. My zapewne o tym zapomnieliśmy przez tych kilkadziesiąt lat, nie najlepszych czasami doświadczeń. Niemniej jednak to państwo ma znaczenie, to społeczeństwo ma znaczenie, to społeczność, nasz zespół ma znaczenie. I tak to działa. Kolejny element: wykorzystujmy stereotypy. Wykorzystujmy je do własnych celów. Ale pamiętajmy, że stereotyp to jest taki mur, to jest ogrodzenie nas od społeczności, od społeczeństwa. I tego należy unikać, bo my robimy to po to, aby nie dopuścić społeczeństwa do naszej strefy komfortu. A chyba widzisz, że to, co się stało na Ukrainie, przedefiniuje naszą strefę komfortu. I ty. Musisz przedefiniować swoją strefę komfortu i musisz działać w ramach społeczeństwa, społeczności, którą musisz tworzyć z innymi. Teraz tak, kolejnym elementem z tym związanym jest zmysł sytuacyjny. On jest połączeniem takiej świadomości, świadomości sytuacyjnej, jest połączeniem zdrowego rozsądku. I jest połączeniem czegoś, co bym nazwał takim sprytem ulicznym. To jest bardzo, bardzo istotny element. Jeżeli chodzi o kwestie nadzoru, jawnego i niejawnego, ukrytego, abstrahuję w tej chwili od kwestii działań mających, które są zdolne, zgodne bądź niezgodne z obowiązującym prawem. Mi chodzi w tej chwili o nasze działania, o nasze Własne działania, które nie są, bo nie mamy warunków specjalnych. To jest dalej normalnie funkcjonujące państwo Polska i to się najprawdopodobniej nie zmieni. Dlatego chodzi o dokumentowanie naszych działań w społeczeństwie. Chodzi o umiejętności wywiadowcze, analityczne, których jeśli nie mamy, należy nabyć, żeby rozwinąć świadomość sytuacyjną właśnie ten zmysł sytuacyjny, no i żeby rozumieć co się wokół nas dzieje, aby móc yy, prawidłowo wykorzystywać czterostopniowy system zagrożenia. No i w końcu co będzie? Zaopatrzenie, och, zaopatrzenie, czyli to wszystko, co składa się na żywność, jedzenie, ubranie, na to, na te wszystkie materialne rzeczy, które są dla nas niezbędne. Niezbędne dla życia. A nam chodzi o skuteczne wykonywanie wszelkich taktyk, wszelkich działań tego szarego człowieka, o którym go koncepcie teraz mówię. Myślę, że EDC, Everyday Care Kit, czyli taki zestaw EDC, nie może być już dzisiaj czymś nieznanym, niewiadomym. A co to takiego jest? Jeśli nie wiesz, zajrzyj w internet. EDC, Everyday Care Kit zestawy, i to nie tylko mówię o zestawie, a właściwie o zestawach, ponieważ zarówno ten zestaw, który powinniśmy zacząć nosić przy sobie, różnie bywa, to taki malutki, jak i takie duże, solidne, które pozwalają na właściwe życie, na właściwe przetrwanie w sytuacji, której nie chcielibyśmy się nigdy znaleźć. Niestety, jak widać, trzeba brać ją pod uwagę. Ten świat już to spowodował i i po prostu należy, należy brać, brać to pod uwagę, należy się z tym zapoznać. Elementem ostatnim, o którym nie mówiłem, a który należy mieć na uwadze, to jest samoobrona. Samoobrona, czyli przygotowanie fizyczne, mentalne i emocjonalne to jest wszystko bardzo ważne. To nie jest tak, że to tak prosto zrobić krzywdę broniąc się drugiemu człowiekowi. To wcale tak nie jest nie będę na ten temat dużo mówił, ja odsyłam na, do, 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 na kursy, na kursy, które macie w swoich miastach, miasteczkach. Przede wszystkim zwracajcie uwagę na to, żeby to była w miarę mniej lub bardziej realna samoobrona, jakieś systemy kombat. Systemy kombat są oczywiście przewidziane dla służb mundurowych, ale na rynku cywilnym one są prowadzone, tam jest po prostu poodrzucane wszystko, co jest związane z bronią, którą używają służby mundurowe, z wyposażeniem, które służby mundurowe wypożyczają, ale uwaga! Przy Everyday Care niektóre rzeczy będziemy wykorzystywać. Na pewno w Everyday Care, jeśli będziesz posiadać, yy, tak zwany o, długopis taktyczny, operacyjny, tak? No to będziesz tym stosował tak, jak Jawarą się stosuje, Jawara, yy, czy też Kubotan. No to jest taki bardzo, taki Pięstniak, nie wiem jak to nazwać, króciutki, króciutki kawałek no kika, którym można zadawać bardzo, bardzo bolesne, nieprzyjemne e, rany, jak i można zrobić bardzo poważną krzywdę. No ale tego czy to, żeby to opanować, to trzeba pójść na kurs samobrony. Tam się również dowiecie, czego robić nie wolno. E, wtedy, kiedy wasze życie albo kogoś nie jest zagrożone. To są bardzo istotne kwestie. To by było tyle. Korzystaj z materiałów, które udostępniam na blogu szpiegu.pl. Ja naprawdę robię wszystko, żeby, żeby na, na tym blogu było jak najwięcej kontentu dotyczącego tej tematyki. Robię co mogę, no ale, no ale czasu, doba ma tylko 24 godziny, a teraz ta doba to już w ogóle jest tak rozciągnięta na maksa, że, że to się po prostu w głowie nie mieści. Dlatego korzystaj również. Korzystaj. Ja nie podam Ci w tej chwili, gdzie ale korzystaj z tego, co inni zamieszczają w internecie. Wszystko, co dotyczy urban survival, wszystko, co dotyczy służb specjalnych. Oczywiście nie chodzi mi o to, co się w nich teraz dzieje, mi chodzi o umiejętności. Zobacz, co się dzieje. Jest tego dużo. Jest tego po prostu naprawdę materiałów, jest ogrom w języku polskim. Już nie mówię, że w języku angielskim, jeżeli taki posiadasz umiejętność pisania i czytania no to, to zdecydowanie z tych też można korzystać tam naprawdę, naprawdę ogrom ogrom tego jest w internecie ja na szpiegulu zamieszczam i będę zamieszczał ile się tylko da kiedy tylko będę mógł, nagram szpiegu live'a, yy, nagrywam OSS okiem Służ specjalnych artykuły, jakieś drobne rzeczy również będę tam wrzucał, ja bardzo serdecznie na to zapraszam Wiesz co, tak sobie dumam jeszcze właśnie miałem powiedzieć, że w naszej historii polskiej, to my w praktyce mieliśmy realizację konceptu szarego człowieka. Tym właśnie były szare szeregi w czasie II wojny światowej. Przede wszystkim, przede wszystkim, no, dorośli, tak? Czyli ci, którzy wchodzili w skład później grup szturmowych. Także, mamy tradycję. My mamy tradycję konceptu szarego człowieka. Dobra, to jest wszystko, co na dzisiaj chciałem Ci powiedzieć. Wracam do swoich zajęć i życzę Ci miłego, miłego dnia. Pamiętaj, pomoc to jest jeden filar, kasa to jest drugi. Zarabiaj kasę, nie zapominaj o tym. Wszystkiego dobrego. Piotr Herman, Szpiegul, Szpiegul.pl. Cześć!